No hej, hej, gotowi na newsy? Embracer nie zatrzymuje się, fala zwolnień szwedzkiej korporacji zatacza coraz większe kręgi, biorąc na celownik twórców serii Tomb Raider. W wyniku restrukturyzacji Crystal Dynamics straciło 10 pracowników, mowa o działach zarządzania projektami, public relations oraz grafiki 2D. Auć, auć. Bees and Moobloons are friends. Bojkot w Minecrafcie? A jakże? Niebawem kolejne głosowanie na MOBA, ale gracze nie chcą brać w nim udziału. 160 tysięcy osób podpisało petycję o odwołanie MobVote, bowiem mimo ulubieńców społeczności, twórcy treści manipulują wynikami przez mobilizację swoich widzów. Stop podziałom, 3 moby rocznie. Oto postulaty. Can I join your Minecraft realm after we finish recording this? Stick to the script, please. Should be back in the homeland by 2 a.m. Oto polscy twórcy gier połączyli siły, by poprawić warunki pracy dla całej branży. Z uwagi na, jak wiadomo, nie najlepsze warunki pracy w gamedevie, powstał pierwszy związek zawodowy, Związek Pracowników Branży Gier. Całość powstała w obliczu redukcji etatów w CD Projekcie. Piękna ewolucja. Z uwagi na premierę Assassin's Creed Mirage, Ubisoft przygotował kilka darmowych strojów legendarnych asasynów Ezio's Revelations, Altair, Basim z Valhalla, ale i bonusowe diramy i czapeczkę dla orła. Wystarczy je odebrać w apce Ubisoft Connect. One must uncover the darkness beneath. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. Dziś ruszy ostatni tegoroczny Steam Next Fest, czyli wielkie święto demówek maści wszelkiej. Do naszej dyspozycji oddanych zostanie kilkaset dem, którym towarzyszyć będą spore promocje na pełniaki. Całość potrwa równo 7 dni, więc trochę czasu jest, ale warto zrobić sobie listę. Neuroshima Hex i może Robocop? Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. Push the package to the delivery zone. Wygląda na to, że oceniany różnie X-Defiant od Ubisoftu pojawi się niebawem. Mowa tutaj o debiucie już 28 października tego roku, a źródłem tych informacji jest znany informator MW2OG. Zaznaczył on jednak, że Ubi może jeszcze zmienić zdanie, bowiem 10 listopada wychodzi Call of Duty Modern Warfare 3. Nie ma co sobie strzelać w stopę. Tylko naprzód! Pamiętacie jeszcze Redfall? Jeśli nie, to nie ma co się dziwić, bowiem większość graczy przerzuciła tę grę na kubkę przeszłość. Ale nie Arkane, mimo niedawno wydanej aktualizacji liczba graczy wyniosła w piku 58 osób. By było śmieszniej, w poprzednim tygodniu bywały to tylko 3 osoby, czyli nawet nie cały team. Arkane nie daje im umrzeć. Tylko ciemności. Nieważne, ilu zabijecie. O, to był Flash. Bądźcie pozdrowieni, ludzie!